Cześć, tu Natalia z Projektu X. Dziś kolejna część cyklu, w którym pokazuję Wam niesamowite przykłady przyjaźni między różnymi gatunkami zwierząt. Podobał Wam się poprzedni filmik? Jeśli tak, zapraszam do oglądania. Jeśli jednak jeszcze nie widzieliście poprzedniego, koniecznie kliknijcie w kartę na końcu ekranu. To naprawdę niesamowite, jakie zwierzęta połączyły się w pary. Czy ktoś z Was miał kiedykolwiek psa i kota, którzy byli nieodłączni i sprawiali wrażenie, jakby się przyjaźnili? A może mieliście w domu ptaka i królika, którzy zdawali się świetnie dogadywać? A może mieszkasz na wsi, gdzie jedna z krów troszczy się o kurę? Takie przyjaźnie między różnymi gatunkami zwierząt są fascynujące, intrygujące, ale nie niezwykłe. Niestety w niektórych przypadkach, kiedy to na przykład chomik bawi się z wężem, powodem ich interakcji wcale nie musi być przyjaźń. A wąż natychmiast nie pożera chomiczka tylko i wyłącznie dlatego, że akurat nie jest głodny. Warto jednak wiedzieć, że w przyrodzie występuje wiele przykładów silnej wzajemnej więzi między różnymi gatunkami zwierząt. I nawet jeśli nie jesteśmy w stanie zrozumieć, co jest jej powodem, jakie emocje czy instynkty nimi kierują, kiedy dobierają sobie bliskich przyjaciół, to powinniśmy wiedzieć, że jest jak najbardziej możliwa. A nierzadko zdarza się tuż obok, niedaleko nas i może nas wiele nauczyć. Dziś przedstawię Wam cztery niesamowite przykłady przyjaźni międzygatunkowej, które są tak urocze i poruszające, że naprawdę trudno się nie wzruszyć lub przejść obok nich obojętnie. Pierwszym przykładem takiej niezwykłej relacji, którą dziś Wam zaprezentuję, jest kura Marble, która stała się matką dla kilku szczeniąt. Posłuchajcie tej niesamowitej historii kwoki, która wysiadywała 5 rottweilerów. Rok po wykluciu, tak jak setki jej towarzyszek, Marble miała trafić na talerz. Ta wyjątkowa kurka miała jednak od nich znacznie więcej szczęścia. Przed śmiercią uratowali ją właściciele farmy w Shrewsbury w Wielkiej Brytanii, Edward i Ross Tate, gdzie kilka miesięcy wcześniej wykluła się wysiedziana przez swoją kurzą mamę. W wywiadzie, którego Ted udzielił Daily Mail, mężczyzna mówił: niestety pewnego dnia Marble została potrącona przez konia, który zmiażdżył jej jedną kurzą łapę. Przez to bardzo źle znosi zimy. Będąc na zewnątrz w tym okresie, widać, że praktycznie zamarza. Dlatego zdecydowaliśmy się wpuszczać ją do domu. Mniej więcej w tym samym czasie nasza sunia Nettle urodziła miot pięknych, zdrowych szczeniąt. Już po kilku dniach Nettle biegała jak dawniej po ogrodzie, jakby czasami zupełnie zapomniała, że została mamą, a jej młode potrzebują opieki. Marble już od początku bacznie obserwowała Nettle i jej małe, aż pewnego dnia wskoczyła do koszyka wysłanego ściółką, w której spały szczeniaki i usiadła na nich tak, jakby wysiadywała jajka. Od tamtej pory Mabel przytula się do nich, skubie i dba, aby nie stała się im żadna krzywda. Czasem mamy wrażenie, że Mabel przemieniła się z kury w psa. Szczeniakom na razie nie przeszkadza, że mają dwie matki, zupełnie tak jak samym matkom, ale co będzie, kiedy szczeniaki podrosną? Kogo będą słuchać i kto będzie uczył je instynktów przetrwania? Ta przyjaźń bez wątpienia Was zaskoczy. Kolejni na naszej liście nieprawdopodobnych przyjaźni między zwierzętami są lew Bone Digger i jamnik Milo. Bone Digger urodził się z metaboliczną chorobą kości, czyli osteoporozą, która spowodowała, że ma słabe łapy i jest widocznie okaleczony. W związku z tym nie miałby żadnych szans na przetrwanie na wolności. John Reinke, strażnik Greater Wynnewood Exotic Animal Park, gdzie Bone Digger obecnie przebywa, również jest niepełnosprawny. Według mężczyzny to bez wątpienia wpłynęło na silną więź, jaką stworzyli ze sobą na przestrzeni lat. John stracił obie nogi w wypadku podczas skoku na bungee. Przygotowując się do skoku, mężczyzna wpadł w pułapkę i spadł z 16 metrów, doszczętnie łamiąc przy tym obie nogi i przebijając bok. Oprócz tego złamał wtedy biodro, kręgosłup, roztrzaskał obie stopy i uszkodził jelita. Lekarze nie dawali mu żadnych szans na to, że kiedykolwiek będzie jeszcze chodził. Nieco później, w wyniku ciągłych infekcji i powikłań, trzeba było dokonać amputacji obu kończyn Johna. To był dla niego moment kryzysowy, ponieważ całkowicie uzależniło go to od innych ludzi i ich pomocy. Dopiero po 5 latach rehabilitacji John zdołał nauczyć się chodzić i zaczął powoli odbudowywać swoje życie. Bez wątpienia w drodze do zdrowia pomagała mu żona, Christy, dwójka synów oraz Bone Digger i inne dzikie zwierzęta, które mężczyzna wychował.
John przychodził do egzotycznego parku jako wolontariusz, ponieważ potrzebował czegoś, co przywróci mu nadzieję i pozwoli przetrwać najtrudniejszy czas. To właśnie w tym parku dla dzikich zwierząt zorientował się, że ma talent do wychowywania. Niedługo później zaadoptował Bondigera razem z tygrysem o imieniu Tony. W wywiadzie dla lokalnej gazety John wyznaje: na początku, kiedy Bondiger i Tony byli mali, mieszkali ze mną w domu. Karmiłem ich mlekiem z butelki i surowym mięsem, aż do momentu, jak urosły na tyle, żeby się już dłużej tu nie mieścić. W miarę jak mężczyzna lew i tygrys lepiej się poznawali, stali się sobie bardzo bliscy. Odkąd Milo, mieszkający w parku Jamnik i dwóch jego kumpli, również jamników, Bullet i Angel, wyczuły, że lew jest niepełnosprawny, robiły wszystko, by go chronić i pocieszyć. To John zapoznał ze sobą Milo i Bondigera i tak już od 5 lat nie odstępują się na krok. Co zabawne, Milo próbuje naśladować warknięcia i nawoływania innych lwów mieszkających w parku dla zwierząt w Oklahomie. Z kolei Bondiger jest jak pies, mówi John. Na przykład, kiedy wracam po kilku dniach nieobecności, widać, jak się ekscytuje. Podbiega do mnie, skacze na szyję i zarzuca mi na ramiona swoje ciężkie łapy. A musicie wiedzieć, że on waży aż 230 kg. Z kolei tygrys Tony jest całkowicie zdrowy, ale nadal zbyt nieokrzesany. Kiedy Bondiger wyczuwa, że tracę kontrolę nad zabawą, warczy i wyraźnie każe Tonemu przestać. Po prostu chce mnie chronić tak, jak zrobiłby to pies. Bondiger jest wyjątkowo otwarty na przyjaźń Milo, dzieli z nim swoją szopę, a w porze obiadowej je wraz z innymi jamnikami mieszkającymi w parku. Milo nie jest tam jedynym jamnikiem, ale to właśnie tylko z nim lew tak bardzo się zaprzyjaźnił. John wyznaje: wychowanie Bondigera i Tonego pomogły mi dojść do siebie, a szczególnie pomógł mi w tym silny związek z Bondigerem. Myślę, że lew tak się na mnie otworzył, bo wiedział, że tak jak on jestem niepełnosprawny. To nas do siebie bardzo zbliżyło. Chcielibyście mieć takiego przyjaciela? Poznajcie przyjaciół kota i lisa, których rybacy napotkali na brzegu jeziora Van w Turcji. Na temat ich relacji wiadomo bardzo niewiele, poza tym, że tworzą uroczą i zabawną parę. Lisy są z natury samotnikami i mogłoby się wydawać, że w stosunku do kotów powinny być wrogie. Z wielu obserwacji wynika jednak, że z reguły, kiedy się mijają, koty i lisy nie wchodzą sobie w drogę i szanują swoją przestrzeń, ale żeby się przyjaźniły? To prawdziwy fenomen. Spójrzcie tylko na tę dwójkę. Czy nie są słodcy? Kolejny przypadek niesamowitej przyjaźni, o którym dziś Wam opowiem, na pewno będzie dużym zaskoczeniem. Poznajcie jedyną na świecie trójkę przyjaciół znaną pod nazwą BLT, którą tworzył czarny niedźwiedź Baloo, lew Leo i tygrys bengalski Shere Khan. To jedyny niedźwiedź, lew i tygrys znane ludzkości, które przez ponad dekadę żyły w tej samej zagrodzie. Trójka przyjaciół miała zaledwie kilka miesięcy, kiedy została odnaleziona przez policję podczas nalotu na dealera narkotykowego w Atlancie w stanie Georgia w 2001 roku. Zwierzęta były wystraszone, niedożywione i pełne wewnętrznych i zewnętrznych pasożytów. Przewieziono je do sanktuarium dla zwierząt w Locust Grove w stanie Georgia, zwanego Arką Noego, gdzie mieszkały razem aż do 11 sierpnia 2016 roku, kiedy odszedł pierwszy z braci, Leo, i grudnia 2018 roku, kiedy ku wielkiej rozpaczy Baloo odszedł z tego świata tygrys Shere Khan. Kiedy młody przybyły do Arki Noego, każdy z nich miał własne problemy. Shere Khan był niedożywiony, a Leo miał otwartą, zainfekowaną ranę na nosie, która powstała w wyniku okrutnego więzienia go w małej skrzynce. Baloo, amerykański czarny niedźwiedź, był w najgorszym stanie, ponieważ w szyję wrastała mu nieuregulowana w miarę rośnięcia uprząż. Obroża była tak ciasna, że skóra Baloo zaczęła ją obrastać i do uratowania niedźwiadka konieczna była interwencja chirurgiczna. Operacja Baloo była jedynym momentem w przeciągu 15 lat, podczas których zwierzęta mieszkały razem, kiedy trójca BLT była od siebie na chwilę oddzielona. Wyraźnie nie podobało się to towarzyszom Baloo, którzy głośno wyrażali swój żal i tęsknotę oraz niezadowolenie ze zniknięcia z zagrody jednego z przyjaciół. Najwidoczniej dramatyczne chwile, których doświadczyli w dzieciństwie, zbliżyły ich do siebie na tyle, że zwierzęta nie wyobrażały sobie dalszego życia bez siebie nawzajem.
trójka przyjaciół pieszczotliwie zwanych BLT bawiła się razem, spała i jadła. Na każdym kroku okazywali sobie troskę, pielęgnując, pocierając i liżąc siebie nawzajem. Takiej zażyłości między trójką zwierząt różnych gatunków nie widział jeszcze świat. Sanktuarium Arka Noego to organizacja non-profit, która stworzyła dom dla ponad 1500 zwierząt 100 różnych gatunków. Pracujący tam wolontariusze zajmują się ratowaniem i zapewnieniem stałego pobytu zwierzętom, które zostały wykorzystane, porzucone lub zaniedbane. Pracownicy sanktuarium prowadzą również cmentarz, gdzie spoczywają zwierzęta pochodzące z obiektów hodowlanych lub te, które były ofiarami kłusowników. Po śmierci Shirkana na stronie internetowej sanktuarium pojawiło się oświadczenie, że pracownicy przygotowali plan żałoby dla Balu, który będzie pod ich stałą opieką. Wolontariusze chcą być pewni, że utrata ostatniego brata nie wpłynie negatywnie na jego zdrowie. Był z Shirkanem codziennie, na każdym kroku i był również obecny na jego pogrzebie, tak jak wraz z Tygrysem byli obecni na pogrzebie Leo. Życzę Balu dużo zdrowia i pogody ducha, a jego bracia niech spoczywają w pokoju. Na koniec mam dla Was fascynującą opowieść o przyjaźni prosiaczka Mani i pieska Candy. Mani, prosiaczek dzika, został porzucony na polu w pobliżu Eringhausen na wiejskich terenach południowo-zachodnich Niemczech. Umierającą z głodu świnkę znalazła mieszkająca nieopodal niemiecka rodzina, która uratowała ją i przywróciła do zdrowia. Kiedy znaleźliśmy Maniego, był przeraźliwie chudy, ale dziś jest silnym i zdrowym dzikiem i świetnie sobie radzi. Oprócz tego, że rodzina Dalhouse ocaliła prosiaczka od śmierci, zapoznała go również ze swoim terrierem Jackiem Russellem. I szybko okazało się, że są dla siebie stworzeni. Od tamtej pory każdego dnia bawią się wspólnie w chowanego, urządzają zapasy i wyścigi. Po prostu świetnie się razem dogadują. Na początku Mani, który miał zaledwie 5 tygodni, kiedy trafił do rodziny, chciał komunikować się z Candy w jego psim języku i usilnie uczył się szczekać. Członkowie rodziny zapewniają, że miłośnicy zwierząt nie muszą obawiać się o przyszłość Mani. Nikt nie ma zamiaru go zjeść i będą z Candym żyć długo i szczęśliwie. Dzięki za obejrzenie, mam nadzieję, że podobał Ci się dzisiejszy filmik. Jeśli tak, zasubskrybuj kanał, zostaw lajka i komentarz. Będzie mi miło. Pozdrawiam!